Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 485. odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Ja nadal na wakacjach w Albanii, no więc dalej szukam różnych ciekawych informacji związanych chociażby z otoczeniem sektora nowoczesnych usług dla biznesu w tymże pięknym kraju. No to dzisiaj przyszła pora troszeczkę odsłonić Wam warstwę edukacyjną. Jak to my tutaj w tej Albanii wyglądamy, jeśli chodzi o przygotowanie studentów i absolwentów różnych uczelni wyższych oraz ilu my tak naprawdę tutaj tych studentów, absolwentów mamy, na jakich oni kierunkach studiują, no i gdzie też oni studiują, no gdyż są to informacje, które są pomocne do tego, aby oszacować, czy Albania to dobry kraj, który dostarczy nam wystarczającą liczbę osób, które możemy zatrudnić w naszych centrach operacyjnych. No to zaczynamy od samego początku. W Albanii jest ile? 32 uczelnie. Tak, z czego 20 to szkoły wyższe publiczne, reszta to prywatne, no i są one ulokowane w 6 różnych miastach. Te 6 głównych miast, które mają na swoim terenie uczelnie i szkoły wyższe, to Tirana, Vlore, Durres, Gjirokastër, Korcze oraz Szkoder. Niektóre nazwy ciężkie dla nas w Polsce do wymówienia, no ale zakładam, że jak my byśmy im dali nasze białostockie czy też jagiellońskie uniwersytety, to też sobie by języki na nazwach połamali. Generalnie, jeszcze raz powtórzę, też 6 miast, w których są uniwersytety, to Tirana, Vlore, Durres, Gjirokastër, Korcze oraz Szkoder. Tam łącznie jest 32 uczelnie. Które kierunki studiów cieszą się największą popularnością? No cóż, mamy tutaj kilka chyba takich, które nas w ogóle nie zaskoczą, gdyż są to finanse i bankowość, biznes, prawo, zarządzanie, ekonomia, filologię, również księgowość, psychologia i medycyna. To stoją na czele takiej listy, czyli ta pierwsza, najbardziej popularna lista kierunków nauczania, które mamy dostępne w Albanii. Gdybyśmy przyjrzeli się tym kierunkom, które nas najbardziej interesują, czyli te, po których absolwenci trafiają do sektora nowoczesnych usług dla biznesu, czyli finanse, bankowość, biznes, prawo, zarządzanie, ekonomia, czy też chociażby filologię, albo i ta nasza księgowość, to dowiemy się, że są one dosyć popularne nie na terenie jednej uczelni, nie na terenie jednego miasta, tylko całego szeregu. Na czele listy mamy finanse i bankowość. Tutaj aż 17 z 32 uczelni ma takie kierunki nauczania w swoim, nazwijmy to, portfelu, w swojej ofercie dla studentów. Jeśli chodzi o kierunek biznesu, również 17 uczelni. Prawo to już 15 uczelni, zarządzanie 14, ekonomia to 10, ale już filologię tylko w 9 uczelniach, a księgowość również w 9. No i na tym nam się ta lista może w tym momencie zamknąć. Gdybyśmy sobie teraz geolokalizacyjnie na to popatrzyli, aż 25 z 32 uczelni mieści się w Tiranie. Tak, to stolica jest tutaj głównym ośrodkiem akademickim i w zasadzie nie ma się co dziwić, no bo jeżeli byśmy sobie przypomnieli z poprzedniego odcinka, ile ludności zamieszkuje Albanię, to dla przypomnienia powiem Wam, że jest tego około 3,5 miliona, to ponad 1 milion mieszka w samej Tiranie. Cała reszta rozkłada się na inne miasta. Nie ma się więc co dziwić, że studenci lgną do stolicy. No i tutaj 25 mamy uczelni i szkół wyższych. Jeśli chodzi o Vlore, to we Vlore mamy 3 uczelnie, a w pozostałych wymienianych wcześniej miastach, czyli Durres, Gjirokastër, Korcze oraz Szkoder, mamy po jednej uczelni. No to muszą być one tam całkiem nieźle oblegane, jeżeli sobie na to popatrzymy. Skąd ja mam te informacje? No, wyobraźcie sobie, że znalazłem taką stronę internetową, która nazywa się free-apply.com i jest to strona, w której mamy informacje na temat różnego typu uniwersytetów na całym świecie. A tutaj akurat ja wybrałem sobie dane dotyczące z Albanii. No i na zakładce Study in Albania te wszystkie dane sobie na spokojnie znajdziecie. No dobra, to teraz słuchajcie, pójdziemy sobie jeszcze może w jakieś rankingi uczelniane. No dobra, no to jeśli mamy w ogóle światowy ranking edukacyjny,
Albania jest na 64. miejscu. Nie mam zielonego pojęcia, na którym jest Polska w tym całym zestawieniu, ale wiem, że przed Albanią mamy na przykład takie kraje jak Mongolia czy Urugwaj, a po Albanii znajduje się Gruzja i Tadżykistan. Gdybyśmy popatrzyli sobie na ranking łatwości robienia biznesu w różnych krajach, to Albania jest na miejscu 74. i tutaj źródło do tychże informacji pochodzi z Forbesa. No to jeszcze wejdźmy sobie na jakąś jedną statystykę, a mianowicie jak wygląda pozycja światowego rankingu ekonomicznego Albanii. Albania jest na 109. miejscu. No to raczej już troszeczkę nisko, no ale powiem wam tak, jestem w tym kraju od kilku dni i z tego co widzę to chyba jestem w stanie postawić tezę, że za 5 lat to będzie kraj, który wręcz wystrzeli gospodarczo, bo oni są tutaj jednym wielkim placem budowy, bardzo dużo się uczą, bardzo dużo się tutaj dzieje, rynek nieruchomości idzie tutaj do góry, no a teraz za nim cała ekonomia. Dobra, odbiegłem trochę od tematu edukacyjnego, więc wróćmy sobie na poziom tejże wspomnianej wcześniej edukacji. Ilu mamy tutaj studentów i ilu mamy absolwentów? Bo to są dosyć istotne statystyki i istotne dane. No to słuchajcie, znalazłem sobie kolejną informację, która pochodzi z kolei ze strony Instytutu Statystycznego w Albanii i mamy tutaj wspaniałe zestawienie, taki GUS. Oni tam zbierają wszystko, co się tylko da do kupy i potem prezentują, aby inni ludzie mogli sobie z tego wszystkiego fajnie korzystać. I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o edukację na poziomie szkół wyższych, to mamy tutaj studentów, popatrzmy sobie na studentów, gdzie ja tutaj mam studentów, za chwileczkę wam ich znajdę. Mamy studentów, już znalazłem, słuchajcie, studentów mamy tutaj tak, 60 tysięcy, blisko 61 tysięcy, to są studenci na poziomie studiów licencjackich, zaś 30 267 osób to jest ostatnia dana z ostatniego rocznika studenckiego, jeśli chodzi o studentów kierunków już magisterskich. Gdybyśmy łącznie to zebrali, no to sami możecie sobie to szybko policzyć, jest ponad 90 tysięcy osób, które studiują w ciągu jednego rocznika akademickiego na różnych uczelniach w Albanii. A gdybyśmy przyporządkowali sobie to do różnych uniwersytetów, no to na czele listy mamy Uniwersytet Tirański i na nim studiuje aż 16 tysięcy studentów studiów licencjackich i prawie 9 tysięcy studentów studiów magisterskich. Na drugim miejscu jest Uniwersytet Medyczny, później jest Politechnika. No to zobaczmy sobie tą Politechnikę, no bo to głównie kierunki techniczne, technologiczne, IT. Tutaj mamy 10 tysięcy studentów studiów licencjackich oraz blisko 4 tysiące, jeśli chodzi o studentów studiów magisterskich. No i potem to już wszystkie inne uczelnie, nie będziemy sobie wchodzili w te szczegóły, ale zajrzymy sobie jeszcze na dane dotyczące absolwentów. No w końcu to jest też ważna rzecz, czyli ci, którzy już zakończyli edukację, wyszli na rynek pracy i tutaj mamy taką liczbę no już znacząco mniejszą. Pamiętacie, 90 tysięcy było studentów, no to jeżeli popatrzymy sobie na absolwentów, to absolwentów mamy 30 tysięcy z malutkim okładem, tam około 31 tysięcy, z czego 17 tysięcy przypada na studia licencjackie, a 13,900, czyli praktycznie 14 tysięcy na studia magisterskie. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No pamiętajmy, że znowu wrócę do tego, że Albania to mały kraj, więc blisko 32-31 tysięcy absolwentów rok do roku, którzy zasilają rynek pracy, to jest całkiem niezła liczba, z czego, jeżeli popatrzymy sobie na te kierunki dotyczące sektora nowoczesnych usług dla biznesu, to przypada na nie około 80%, a to już jest całkiem nieźle. W związku z czym nie ma się co dziwić, że tutaj rok do roku powstają nowe firmy świadczące usługi w modelu BPO SSC, a jeżeli sobie odtworzycie poprzedni odcinek podcastu BSS bez tajemnic, czyli odcinek 484, to dowiecie się, że takich firm jest w tej chwili tutaj już ponad 400.
ale część z nich to takie maluchy, które świadczą usługi na ogół na rzecz jakiegoś jednego małego podmiotu albo świadczą usługi lokalnie. Niemniej jednak 400 podmiotów w kraju, który ma 3,5 miliona ludzi, to bardzo, bardzo ładny odsetek. Kadra jest. Myślę, że ten sektor na terenie Albanii będzie sobie spokojnie rósł, zresztą podobnie jak i na terenie całych Bałkanów. Pamiętam, parę lat temu byłem na konferencji w Bułgarii, gdzie było podsumowanie rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu na terenie całego regionu południowej i wschodniej Europy, czyli w połączeniu na przykład z Chorwacją, Czarnogórą, z Serbią, ale też i właśnie Bułgaria, Rumunia i tutaj te kraje ościenne, i dane już wtedy prezentowane przedstawiały się naprawdę niesamowicie, a Albania goni, goni. Więc szykujmy się na to, że to tutaj mogą pojawiać się kolejne lokalizacje, kolejne firmy dla świadczące usługi w modelu outsourcingowych czy też serwisowych. Koniec, wracam na swoje dalsze urlopowanie, no i postaram się w kolejnych dniach znowu do Was wrócić z jakąś ciekawą porcją danych dotyczącą otoczenia sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Albanii, a dzisiaj była przewaga danych związanych z obszarem edukacyjnym i dostępnością studentów i czy też absolwentów w tymże pięknym kraju położonym na południu Europy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, dziękuję także moim patronom, czyli Marzenie Sawickiej i Przemkowi Sławińskiemu, którzy wspierają rozwój tejże audycji na platformie patronite.pl. Wy też możecie to zrobić, jeżeli macie tylko na to ochotę. Dzięki, pamiętajcie o subskrypcji, znajdziecie ten kanał na YouTubie i na wszystkich dobrych platformach podcastowych. A teraz mówię Wam cześć i słyszymy się niebawem. Na razie.